Witamy serdecznie, tu Wolne Konopie, czyli ci goście, którym wolno. To jest prezes Andrzej Dołecki. To jest wiceprezes Jakub Gajewski i chcieliśmy wam odpowiedzieć na pytania, które bardzo często nam zadajecie. Pytania związane z niedługo zaczynającą się inicjatywą 100 tysięcy podpisów. Może pierwsze pytanie, kto może zbierać podpisy? Zacznijmy od tego. Zbierać podpisy może każdy. Natomiast musi być on osobą, nie musi być pełnoletnią. Nie musi być. Do zbierania podpisów nie musi być. Czyli każdy, może być to Polak, może być osoba innej narodowości, każdy może ten podpis zebrać, więc tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Może być to osoba niepełnoletnia, może być to osoba na emeryturze, może być to bezrobotny, bezdomny i tak dalej, i tak dalej. Także może być nawet, z PiS-u, a nawet wręcz zachęcamy. Zachęcamy wszystkich wyborców PiS-u do zbierania podpisów. To będzie dla nas największa... największa nagroda. A kto może podpisać się pod inicjatywą społeczną 100 tysięcy podpisów? I to nie jest nasz wymysł, tylko to jest coś, co narzuca nam państwo. A to może ty powiedz. Dobrze. Może się podpisać pełnoletnia osoba i obywatel Rzeczypospolitej Polski, który nie jest pozbawiony praw obywatelskich. Mało chyba takich osób jest, które są pozbawione, ale myślę, że parę osób na to zasługuje. W każdym razie podsumowując tak. Osoba pełnoletnia, obywatel Polski. Następne pytanie, najtrudniejsze. Kiedy startuje inicjatywa? Planujemy rozpocząć inicjatywę w wiosnę lub lato, maj bądź czerwiec. Prawdopodobnie odbędzie się ona w czerwcu. Trwa ona 3 miesiące. I to też jest coś, co narzuca nam ustawodawca. To nie jest nasza wizja, tylko mamy po prostu 90 dni na zebranie tych podpisów i właśnie to powoduje to, że zastanawiamy się, kiedy zacząć. Czy w maju na Marszu Wyzwolenia Konopi, czy być może przesunąć marsz na czerwiec, zacząć w czerwcu, żeby mieć czerwiec, lipiec, sierpień na zbieranie podpisów. A dlaczego? Dlatego, że wtedy są festiwale, odbywają się różne koncerty, ludzie się kumulują w jednym miejscu i wtedy dużo łatwiej zebrać odpowiednią ilość podpisów. I poza tym jest cieplej. Dokładnie, jest więcej uśmiechów na buziach, ludziom się bardziej chce, dlatego też dużo łatwiej będzie zebrać podpis. A do tego... czy ludziom się chce i dlaczego się chce? No właśnie, dużo ludzi nam zadaje to pytanie, czy nam się chce i po co to robimy? I tu musimy wam powiedzieć, czym się różni zbieranie podpisów na żywo i fizycznie od petycji online, które rzeczywiście jakby siłę przebicia mają małą. Tutaj mamy dwa podstawowe argumenty. Po pierwsze, że posłowie będą musieli się naszą sprawą zająć i to jest skromne, bo skromne, ale wywalczone w Konstytucji. Po drugie, pokazujemy posłom, że jest to bardzo duża grupa ludzi, którzy skupiają się wokół jednego postulatu, czyli potencjalnie są ich wyborcami i to już jest, może być bardzo istotna rzecz przy następnych wyborach i tak dalej. Ten temat może stać się po prostu języczkiem uwagi. No i trzy najważniejsze dla nas, my się konsolidujemy. Konsolidujemy siły, zbieramy się sami w sobie, pokazujemy jak jesteśmy mocni, ile możemy. Odezwało się do nas ponad 460 punktów w parę dni, ponad 3000 osób. To są następni nasi aktywiści. Każdy z nas wtedy i każdy z was wtedy ma bardzo fajny pomysł często na działania. No i co? To w ten sposób przybliżymy legalizację. Dokładnie. A przy okazji, zbierając te podpisy pod naszym projektem, wesprzemy również projekt poselski. Jeżeli uda nam się zebrać te 100 tysięcy podpisów, to posłowie będą mieli łatwiejszą pracę ku temu, żeby ten swój projekt poselski również przez te procesy sejmowe przepchnąć. Po prostu pokażemy, że nie jest to kwestia, która interesuje kilka osób, tylko że jest to kwestia, która interesuje 100 tysięcy osób, że aż się podpisały, czyli potencjalnie jest to kwestia zainteresowania co najmniej 1 miliona Polaków. A to jest coś, co nie może żaden polityk w dzisiejszych czasach zbagatelizować. A powiedz Andrzej, jak wygląda złożenie podpisu? Co trzeba zrobić, żeby ten podpis był ważny? Na pewno trzeba mieć długopis. Nie mylić z naszym szanownym prezydentem i na pewno trzeba wypełnić rubryczkę po prostu na liście do składania podpisów, na której znajdzie się wasze imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania, który wskazujecie. No i to oczywiście to, co najważniejsze, czyli wasz podpis. Wiele osób się zadaje to pytanie, co z tym później będzie. Strzeżemy tego jak oka w głowie i bardziej niż niepodległości. No to tak samo. I co? I trafi to później do Sejmu. Być może trafi to do niszczarki. No cóż, wasze dane są bezpieczne, tak? Wielu ludzi zadaje pytanie, czy rząd będzie o mnie wiedział. Rząd i tak o was wie. Nie tylko rząd o was wie. Sąsiad też o was wie dużo.
Firma, której kupujecie bułki, też o Was dobrze wie wszystko. Jeżeli tylko wejdziecie do internetu, to cały świat o Was wszystko wie, więc generalnie nie ma co się kryć. Jeżeli ktoś się chce kryć, no to oczywiście nie zabraniamy tego. Lasy państwowe są pełne. My już kryć się nie chcemy i chcemy walczyć o to, żeby w tym kraju było normalne. Normalnie. W związku z tym zachęcamy Was do tej odrobiny... pozbycia się prywatności. Tak, i odrobiny tego gestu obywatelskiego i odrobiny walki o demokrację, o to, żeby wreszcie było tak, jak tutaj chcemy. A chcemy 30 gramów i 4 krzaki na własny użytek w domu. Wiele ludzi też zadaje pytanie, czy to jest odpowiednio dużo, czy to jest odpowiednio mało. My chcemy jak najkrócej tą dyskusję sprowadzać, dlatego że będziemy musieli zderzyć się i tak z betonem partyjnym i bagnem moralnym, który jest w Sejmie, więc chcemy ten postulat, żeby był jak najprostszy i do przełożenia parlamentarzystom. Więc jeszcze raz, serdecznie zachęcamy do obserwowania inicjatywy w internecie. Tam znajdziecie informacje, gdzie, kiedy startujemy, na jaki adres mailowy wysyłać informacje. I co? Podpisujcie się i wreszcie nam się uda sadzić, palić. Wyjdźmy wszyscy z lasu.